To jest kanał Nosie TV. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, czyli program Nosie TV News. Zaczynamy! Dzisiejsze podsumowanie tygodnia rozpoczynamy od zakończonego w niedzielę wyścigu Kryterium du Dauphiné, który uznawany jest za najważniejszą próbę generalną przed wyścigiem Tour de France. I choć zabrakło na liście startowej kilku faworytów do tegorocznej wielkiej pętli, między innymi nie było Primorza Roglicza, Tadeja Pogaczara czy Juliana Alaphilipa. Może Julię Alaphilip nie aspiruje do zwycięstwa w generalce. Ale jest bardzo ważnym kolarzem dla Tour de France, to było to naprawdę interesujące ściganie, zwłaszcza, że po prostu w tym francuskim stylu, we francuskim otoczeniu, na francuskich szosach z francuskimi, podjazdami. I tak y, należy zwrócić uwagę na pierwszą część wyścigów, w której królował Lukas Pustelberger, który wygrał pierwszy etap, uprzedzając najszybszy kolarzy w peletonie. Potem zwycięstwo Sanego Colbrelli. Tutaj Włoch pojechał w ogóle bardzo dobry wyścig, wygrywając później klasyfikację punktową. Takie najważniejsze rzeczy zaczęły się dziać właściwie od etapu numer 6. I tutaj zwycięstwo odniósł Alejandro Valverde. Etap ten kończył skończył się na premii górskiej trzeciej kategorii, na której Hiszpan okazał się najszybszy jak za swoich starych dobrych czasów. Wyczekał absolutnie do ostatniego momentu, po czym zaatakował Tao Geigana Harta, który atakował jako pierwszy z peletonu około 300 metrów przed metą. Dogonił go, przez chwilę wykorzystał jego strumień powietrza, no i jako pierwszy przekroczył linię mety. I został najstarszym zwycięzcą etapowym wyścigu Dauphiné. Warto było posłuchać komentarza Laurent Jalaberta, który komentował wyścig Dauphiné dla francuskiej telewizji. Jalabert był bardzo rozemocjonowany. Zauważał iskrę, którą wciąż posiada Alejandro Valverde, mimo 41 wiosen na karku. No i naprawdę miał dużo komplementów dla swojego hiszpańskiego kolegi. Także. To jest drugie zwycięstwo Alejandro Valverde w tym sezonie. Przypomnijmy, że wcześniej triumfował w Grand Prix Miguela Induraina na solo, ale był też trzeci w walońskiej Strzale kampanii ardeńskich klasyków. Także zdecydowanie jest to dobry, bardzo dobry, patrząc na wiek Alejandro Valverde, sezon i miło jest jeszcze móc oglądać tego kolarza wygrywającego. On sam przyznał wypowiedzi po tym zwycięstwie w Dauphinerze. W tej chwili, w tym wieku, w tym momencie kariery, w której się znajduje, wszystko to, co osiągnie, wszystko to, co wygra, jest czymś wyjątkowym. Także gratulacje dla Alejandro Valverde. Natomiast po zwycięstwie na szóstym etapie, na którym notabene bardzo dobrze pracowała drużyna Movistar i tutaj jeszcze na chwilę wracając do sukcesu Valverde, to ten z pewnością musi postawić dobry kufel piwa z Miguelowi, Angelowi, Lopezowi i Carlosowi Weronie, którzy mu to zwycięstwo wypracowali, a on je w znakomitym stylu wykończył. Ale drużyna Movistar kontynuowała dobrą pracę na wyścigu do Fine, co Prawda, nie udało się stanąć na podium w klasyfikacji generalnej ani Lopezowi, ani także Enrikowi Masowi. Naprawdę drużyna Movistar była mocna i no czegoś tam zabrakło, ale tym razem chyba nie stała się obiektem żartów, jeśli chodzi o swoją pracę. Na etapach górskich, które odbyły się w weekend, czyli w sobotę i w niedzielę mamy bardzo zaskakującego zwycięzcę, czyli Marka Paduna, Ukraińca, który ściga się w drużynie Bahrain Victorius. Na tych dwóch etapach górskich był zdecydowanie najmocniejszym kolarzem w paleto nie. Najpierw na finiszu na Laplani okazał się najszybszy, i dzień później na Les również. I myślę, że to jest dobry moment, aby opowiedzieć kilka słów o Marku Padunie. Otóż urodził się w 1996 roku w Doniecku na międzynarodowej kolarskiej scenie, zabłystą po raz pierwszy w 2015 roku. Był wówczas dziewiąty w ciężkim włoskim wyścigu jednodniowym dla kolarzy do lat 23, Grand Prix Capodarco. Następnie odniósł etapowe zwycięstwo na trzyetapowym włoskim wyścigu kategorii 2-2 Giro della Regione Fruli Venezia Giulia. Wygrał wówczas na solo, wyprzedzając między innymi Fausto Masnade, który dziś jest kolarzem drużyny Dekanik Quickstep. W latach 2016-2017 ścigał się we włoskiej drużynie Kolpak. W 2016 roku wygrał etap w jednym z najcięższych wyścigów w kalendarzu dla orlików Giro della Valle di Aosta. Ponownie wjechał na szczyt samotnie, zostawiając w tyle takich kolarzy jak Enryk Mas, Tobias Foss, Sergio Igita, Max Schachmann czy Aleksandr Własow. Ponadto wygrał w tym wyścigu klasyfikację górską oraz zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. I generalnie Mark Padun w latach 2016-2017 objawił się jako jeden z najlepszych kolarzy w kategorii do lat 23. Do poprzednich sukcesów dołożył jeszcze zwycięstwo w Trofeo Piwa oraz był najpierw drugi w luksemburskiej etapówce Fleche du Sud a później przyznano mu zwycięstwo w związku z wpadką dopingową Chorwata Mati i Kwasiny. Po odbyciu stażu w drużynie Bahrain Merida, to jest obecna drużyna Bahrain Victorius, w drugiej połowie 2017 roku dostał kontrakt i drużyna Bahrain nie musiała długo czekać na pierwsze zwycięstwo Paduna, bowiem stało się to już w pierwszej połowie roku 2018 wówczas Ukrainiec okazał się najlepszy na ostatnim etapie wyścigu Tour of the Alps, który prowadził do Innsbrucka. Potem w tymże roku zadebiutował w wielkim turze, była to hiszpańska Vuelta, a na zakończenie sezonu można powiedzieć w Mistrzostwach Świata w Innsbrucku był piąty Wyścigu orlików ze startu wspólnego. Ostatni rok, ten pandemiczny, 2020, był trochę dla niego takim cichym rokiem, ale do tego sezonu podszedł już zmotywowany. Ostatnio przed wyścigiem do Fine odbył zgrupowanie wysokościowe, na którym stracił prawie 5 kg, co znacząco poprawiło jego moc. No i tak jak też mówi, nigdy wcześniej nie czuł się tak lekko na rowerze. Oczywiście na tych etapach górskich cierpiał, jak każdy, ale miał na tyle dobre nogi, żeby dwa dni z rzędu wygrać. No i przede wszystkim czuje się dobrze mentalnie. W przeszłości miał problemy z odżywianiem, z utrzymaniem wagi. Powiedział, że już nie nigdy więcej nie popełni tego błędu i kto wie, co czeka w przyszłości Marka Paduna, ale wszystko wskazuje na to, że te dwa bardzo, bardzo prestiżowe zwycięstwa w Dauphine pokierują jego karierą w pozytywnym sensie. Co prawda drużyna Bahrain Victorius nie ogłosiła jeszcze składu na Tour de France, ale należy się spodziewać, że w tym wyścigu Mark Padun wystartuje. Jeżeli chodzi o końcową klasyfikację generalną wyścigu Criterium du Dauphiné, to zwycięstwo odniósł Richie Porto który w drużynie Inios Grenadiers zdecydowanie przeżywa swoją drugą młodość, na każdym kroku podkreśla to, że w tej drużynie czuje się jak w domu i tutaj warto zwrócić uwagę, że bardzo mocno pomógł mu na ostatnim etapie Geraint Thomas. Richie Port przystąpił do tego etapu jako lider klasyfikacji generalnej, no ale musiał tutaj odpierać ataki rywali i tutaj Geraint Thomas okazał się bardzo, bardzo wydatnym pomocnikiem i też warto powiedzieć że skończył wyścig na trzecim miejscu, a więc ta przyjaźń jaka istnieje między Richie Porte a Geraintem Thomasem no była widoczna jak na dłoni w wyścigu do finy, ale też ci kolarze mieli po prostu bardzo dobre nogi i drużyna Ineos Grenadiers zdecydowanie zgłosiła swój akces przed Tour de France i pokazała, że jest mocna. Geraint Thomas będzie celował drugie zwycięstwo w Tour de France w karierze i Richie Port powiedział, że zamierza mu się w Tour de France odpłacić, bo wielkiej pętli będzie pełnił rolę Pomocnika. Obu kolarzy Inios przedzielił Aleksandr Własow, dla którego drugie miejsce w Dauphiné po wcześniejszym noszeniu Milo Dżun jest zdecydowanie sukcesem. A dla kronikarskiego porządku przedstawmy jeszcze pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej, zaczynając już od czwartego miejsca: czwarty był Wilko Kelderman z drużyny Bora Hans Groe, piąty Jack Hake, Bahrain Victorius. 6. Miguel Angel Lopez mówi Star Team. 7. Jon Iza Asana Premier Tech. 8. Ben O'Connor, ag 2 Citroën. 9. Dawid Godi. i 10. Tao Geigenhardt, a więc trzeci kolarz Ineos Grenadiers w pierwszej dziesiątce. W momencie, w którym nagrywamy to wideo, znamy także wyniki pierwszego etapu, otwierającego etapu jazdy indywidualnej na czas wyścigu Tour de Suisse, a więc wyścigu, który jest równie ważny jak wyścig do w kontekście zbliżającego się Tour de France. Pierwszy etap jazdy na czas padł łupem Stefana Kinga, mistrza Europy z drużyny Grupa Ma FDR, mistrza Europy w jeździe na czas oczywiście. Tutaj była ciekawa rywalizacja dwóch Szwajcarów, Stefana Bisegera, który wygrał pierwszy etap wyścigu Paryż również czasówkę. Biseger ustalił ten pierwszy dobry czas, który był yy, odnośnikiem dla wszystkich. Ponad godzinę spędził na gorącym krześle, ale ostatecznie Kynk był o 4 sekundy szybszy od kolarza. EF Nippo Pro Cycling. No i warto również powiedzieć, że w wyścigu Tour de Suisse startuje trzech Polaków Szymon Sajnok, Maciej Bodnar oraz Michał Gołaś. I tutaj mamy ciekawostkę, bo dla Maćka Bodnara jest to szybki, drugi, poważny start po wyścigu Giro Italia, w którym pełnił rolę pomocnika Petera Segana, a także liderów m.in. Emanuela Buchmana, który ostatecznie się wycofał. Michał Gołaś natomiast pomaga m.in. Richardowi który przygotowuje się do Tour de France. Natomiast Szymon Sajnok liczy na pewne przełamanie po niezbyt udanej pierwszej części sezonu i też ma zamiar doszlifować formę przed nadchodzącymi Mistrzostwami Polski w kartuzach, jego rodzinnych kartuzach. Zresztą najnowszy wywiad z Szymonem Sajnokiem można przeczytać na portalu naszosie.pl. Zapraszam bardzo serdecznie. Tam Szymon opowiadał o swoich ostatnich tygodniach o różnych problemach w zlotach, upadkach, ale także o tym, jak podchodzi do wyścigu Tour de Suisse. Wyścig Tour de Suisse jest również ciekawy z tego powodu, że do ścigania po 222 dniach nieobecności wrócił Tom Dumoulin, który, przypomnijmy, w styczniu ogłosił, że robi sobie przerwę od kolarstwa z powodu zmęczenia zarówno fizycznego, jak i Mentalnego. Wyścig Tour de Suisse jest zatem y, pierwszym wyścigiem Holendra, który, jak mówi, odzyskuje już chęć do kolarstwa, wie już, jakim Tomem Dimulenem chce być, i też jego wynik w jeździe indywidualnej na czas, a mianowicie 16 miejsce i 32 sekundy straty do zwycięzcy Stefana Kinga, świadczy o tym, że jego forma jest naprawdę całkiem dobra. Zresztą Tom Dimulen mówił, że jego liczby z treningów do jazdy na czas, Mówią, że tak wiele nie stracił i że jest naprawdę w niezłym miejscu po kilkumiesięcznej przerwie od kolarstwa, a tak naprawdę nie ścigał się od hiszpańskiej Vuelty, dokładnie od 28 października, kiedy to postanowił się z hiszpańskiego wielkiego turu wycofać. W wyścigu Tour de Suisse ściga się również Mathieu van der Poel, także taki mamy trochę wyścig powrotów, o czym zresztą pisaliśmy w naszej zapowiedzi tego wyścigu, którą również można czytać na naszosie.pl. Odbył się również wyścig Tour de Suisse kobiet, który jednak nie jest Wyścigiem wysoko notowanym, aż tak wysoko notowanym, bo ma kategorię 2-1. Odbyły się dwa etapy. Pierwszy wygrała Elis Chabey z drużyny Trek Segafredo, natomiast drugi zakończył się finiszem z peletonu, który padł łupem Marty Bastianelli. Tymczasem w klasyfikacji generalnej triumfuje Lizzie Deignan, która wróciła do ścigania po dwóch dość poważnych przeziębieniach, takich wirusach, ale nie koronawirusach, które zaburzyły jej trochę pierwszą część sezonu i dla znakomitej Brytyjki jest to w ogóle pierwsze zwycięstwo w sezonie 2021. W niedzielę odbył się również wyścig jednodniowy w Belgii, Elfstädten Ronde, który wygrał Tim Merlier. Przypomnijmy, że Tim Merlier to jest kolarz Pessin Phoenix, który debiutował w wyścigu Giro Italia, wygrał tam etap, ale później się wycofał. No i e, tutaj o losach tego wyścigu rozstrzygnął sprint, a o wynikach musiał powiedzieć coś fotofinish i tutaj okazało się, że o włos szybszy od Marka Cavendisha, po drugi był Mark Cavendish z drużyny The Kenny Quickstep okazał się Tim Merlier. Cavendish był bliski zdobycia piątego zwycięstwa w sezonie, co nadal świadczy o tym, że naprawdę odzyskał formę i swój stary wigor i bardzo dobrze idzie mu w drużynie Dekenik Quickstep. W wyścigu Elfsteden Ronde do ścigania wrócił także Remco Evenepoel, który również wycofał się z Giro Italia, ostatecznie po kraksie, ale wcześniej miał problemy z utrzymaniem się z najlepszymi. Jego ciało nie reagowało na wielki tur, tak jak powinno po długiej przerwie od ścigania, która miała miejsce od wyścigu Il Lombardia, w którym to miał kraksę. Przypomnijmy, że z Złamał tam m.in. miednicę. No i Remko się wycofał, ale teraz wraca. Kolejny wyścig dla niego to będzie Baloise Belgium Tour. No i też Remko Ewanepul w tym wyścigu Elfstaden pracował dla Marka Cavendisha. Doścignął ucieczkę przed wjazdem na rundy, także przyczynił się do dobrego miejsca Marka Cavendisha w tym wyścigu. Odnotujmy jeszcze, że na najniższym stopniu podium stanął Sascha Wemaes z drużyny Sport Flanderen Baloise. A u nas w kraju, Kolarze rywalizowali w małopolskim wyścigu górskim. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej jest Michał Szleger z drużyny Elkow-Kasper. Należy zwrócić uwagę na bardzo dobry występ Patryka Stosza z drużyny Woster ATS-Team, który wygrał drugi etap kończący się w nowym targu. Generalnie zresztą podopieczni Mariusza Witeckiego zaprezentowali się całkiem dobrze, ponieważ na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej małopolski wyścig górski zakończył Paweł Cieślik. Najwyżej sklasyfikowanym kolarzem z drużyny HRE Mazowsze Serce Polskie, czyli naszej drugiej polskiej drużyny trzeciej dywizji, jest piąty Adam Stachowiak. I na zakończenie tego podsumowania jeszcze kilka newsów. Otóż wirus COVID-19 zdiagnozowano u zwycięzcy Giro Italia Egana Bernala. Egan Bernal miał udać się do Kolumbii po zakończonym Giro, by tam świętować swój drugi wielki tur w karierze, ale jednak ten podróż musi odłożyć z uwagi na zakażenie koronawirusem. Zakażona jest również jego narzeczona i oboje przebywają teraz w izolacji w swoim domu w które jest europejską bazą Egana Bernala. Przypomnijmy, że Egan Bernal planuje start w hiszpańskiej Wuelcie, nie wystartuje w Tour de France. Miejmy nadzieję, że zakażenie koronawirusem nie wpłynie na jego drugą część sezonu i że będzie mógł przygotować formę właśnie na hiszpański wielki Tour, który myślę, że ma dużą szansę. Wygrać. Ben O'Connor, który przeżywa bardzo dobrą wiosnę w drużynie AG2R Citroën, jest to 25-letni Australijczyk z przedłużył kontrakt z drużyną AG2R właśnie. Przypomnijmy, że Ben O'Connor podpisał kontrakt z francuską drużyną po pobycie w drużynie NTT Pro Cycling, no i przede wszystkim pokazuje się z bardzo dobrej strony, jeżeli chodzi o równe występy. Dość powiedzieć, że był szesnasty w Tour de la Provence, piąty w Tour des Alpes maritimes Duvar oraz dwunasty w paryż Nicea, dwudziesty w Isulia Basque Country, no i szósty w Tour de Romandie a jeszcze teraz zanotował miejsce w pierwszej dziesiątce w Dauphiné. Ma także kilka bardzo dobrych miejsc na górskich etapach, no i Ben O'Connor w ogóle mówi, że bardzo dobrze czuje się w drużynie AG2R Citroën, że bardzo poprawia się jeśli chodzi o jazdę po górach, że w ogóle wyścigi etapowe, wielkie tury, etapy górskie są tym, w czym chciałby się w przyszłości specjalizować. W drużynie AG2R poczuł się jak w domu, pomimo, że jest Australijczykiem, że nie mówił wcześniej ani słowa po francusku, to jakoś dobrze się u Vincenta Lavigny zaaklimatyzował. Udzielił zresztą ostatnio wywiadu portalowi Sighting Tips, w którym powiedział, że drużyna AG2R Citroën darzy go zaufaniem, że mm, widzi w nim nadzieję właśnie jeżeli chodzi o wyścigi etapowe. I bardzo ciekawe będzie obserwować rozwój Bena O'Connor'a w kolejnych tygodniach. Za chwilę zadebiutuje w wyścigu Tour de France. I Jestem bardzo ciekawa, jak spisze się w tym francuskim wielkim turze. Ma dodatkową motywację, bo przecież nie jest tajemnicą, że Tour de France jest bardzo ważnym wyścigiem dla drużyny AG2R Citroën. I na zakończenie jeszcze jedna informacja: Leonard Kamna, bardzo obiecujący niemiecki kolarz drużyny Bora Hansgrohe, który wygrał w zeszłym roku etapy zarówno w wyścigu Dauphine, jak i w Tour de France, robi sobie przerwę odścigania, czyli coś podobnego, z czym mieliśmy do czynienia u Toma Dimulena. Leonard Kamna złapał zakażenie wirusem, ale nie covid-19 na szczęście. Po wyścigu Volta a Catalunia najprawdopodobniej zaraził się jakimś wirusem z powodu przetrenowania. Jego organizm był słabszy, a co za tym idzie bardziej podatny na tego typu choroby i czuł podczas wyścigu Volta Algarve, że nie jest w stanie prezentować się na swoim poziomie i też nie będzie się w stanie dobrze przygotować do wyścigu Tour de France, dlatego zamierza teraz odpocząć, a potem przygotować się do drugiej części sezonu. Warto również przypomnieć, że w 2018 roku Leonard Kamna również miał pięciomiesięczną przerwę od ścigania z powodu problemów, można powiedzieć, fizyczno-mentalnych. Sporo mamy ostatnio w kolarstwie tych zawieszeń, przerw. Wielu kolarzy przyznaje się, czy to do problemów z depresją, czy do trochę mniej poważnych, jakichś problemów z motywacją. Z odnalezieniem siebie. Myślę, że dowodzi to tylko temu, jak trudne mamy czasy, jak duża presja spoczywa na sportowcach, jak ciężko radzić sobie pod względem mentalnym, po prostu z zawodowym uprawianiem sportu. Myślę, że to jest rzecz, o której warto pomyśleć, zwłaszcza w momencie, kiedy czasami niektórzy z nas wydają dość szybkie sądy i dość odważnie komentują mm, pewne rzeczy, które wydarzają się na szosie. I takim oto małym morałem kończymy to podsumowanie tygodnia na Nasz Osie TV. Zapraszam do subskrybowania kanału, do polubienia tego filmu, jeśli się Państwu podobał i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Kolejne podsumowanie tygodnia już za tydzień, potem rozpoczną się Mistrzostwa Polski w Kartuzach, trwa wyścig Tour de Suisse, będzie wyścig dookoła Słowenii, w którym zobaczymy Tadeja Pogaczara, Rafała Majkę. Jednym słowem, to jest moment w sezonie, w którym Wziąć oddech. Dziękuję i do zobaczenia.